A jeżeli chcecie dostać serduszko pod komentarzem, to w komentarzu napiszcie Toyota. Witajcie! Dzisiaj jestem u kolegi, wypożyczył mi kanał, bo jest akcja tłumik. Patrzcie, co tu się stało. On już był robiony. Tu się jeszcze to wszystko oderwało. Tu jest taka ładna dziura. A tu jest nówka przygotowana. I będę wymieniał. Ja tylko tą folię, żebym nie zapomniał zerzeć, bo będzie się smród. Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj odkręciłem jedną śrubę, natomiast tej drugiej nie mogę za nic na świecie. Nie wiem, czy to widać, bo tu trochę ciemno w tym kanale. Ale chyba będę musiał to obciąć. No bo sam to robię, gdyby ktoś przytrzymał, to wtedy byłoby mi łatwiej, a tak to naprawdę kłopot. Zapiekło się na cacy, no ale w każdym razie jest. No i co, dodatkowo tu pokupowałem wieszaki nowe. Tutaj te wszystkie te gumy, może one są jeszcze dobre, może nie. Chociaż widzę, że są twarde, im tutaj ani nie popękane, ani nic. O, tak wyglądają. Natomiast nie, no tłumik po prostu absolutnie do wyrzucenia. Z niego nic nie będzie i teraz się będę mordował z tym, żeby to odkręcić. Jak odkręcę, no to już pójdzie, myślę, z górki. Nie będzie problemu. Także działam. O, tutaj mam nadzieję, że to będzie widać dobrze. Tu łapię tymi obcęgami takimi do rur, mówią na to, albo do czego tam, nie wiem. Zakładam ten klucz sztywny, bo inaczej to będzie kicha. Jeszcze przedłużkę. O, i żeby tylko to się chciało zrobić. No w pojedynkę to wiecie, jaka to jest robota, no. Nie, no to o, troszkę poszło, ale niewiele, bo się kręci. No przeskakuje skubaniec jeden. Dobra, spróbuję to jakoś odkręcić, bo z kamerą mi trochę niewygodnie. Pokażę wam, jak już się z tym uparam. No słuchajcie, nie da rady, mimo szczerych chęci. No, wykombinowałem piłę do żelaza. I nie ma innego sposobu. Śruba obcięta. Nie szło inaczej, także najważniejsze, że jest. Tutaj słuchajcie, no powiem wam, jak na 22-letnie auto, to całkiem nieźle wygląda, co tu tam takie duperele. Trzeba to słuchajcie tylko zabezpieczyć antykorozyjnie i będę musiał się tym zająć porządnie. Bo szkoda auta, naprawdę tutaj jemu nic nie brakuje. Takie przydymione, to co to jest? To jest nic, ale zobaczmy na tłumik. No tłumik dostał już, on ma już dość, po prostu. Tu nawet był wcześniej, widzę, robiony. Ale z niego już nic nie będzie, zakładamy nowy. Tutaj ten stary, słuchajcie, o, tu jest ten stary pierścień, tak wygląda, a tu gdzieś mam, o, tu jest nowy, tylko że inny, nie wiem czemu taki, no nie wiem, czy założę ten stary, czy nowy, zobaczymy, jak to wszystko tutaj się układa. No tu pasuje, a tu, no tu jest równo. Więc tutaj na pewno będzie też pasowo. No to jak pasuje, to jest git, zakładamy nowy. Temat jest tutaj załatwiony. No to co? Montujemy, nie? Aha, jeszcze tylko tą metkę, żeby ona się nam nie topiła tutaj. Tylko ja to, nie wiem, chyba tutaj nie mam nożyka w tych narzędziach. O, jest zdjęte. Tu jeszcze jest jakaś naklejka, widzę. To też, no to zaraz będzie śmierdzieć, to się zaraz spali, czy co i po co to.
O. Dobra. To będziemy mogli już ten tłumik pakować. Jeszcze tylko będę musiał wyjść z kanału na chwilę, bo w aucie zostawiłem śruby. Wziąłem nowe. Niestety nie miałem tych miedzianych, tu chyba. O, ja dobrze pamiętam, to miedziane powinno. Aha, jeszcze nie, za szybko. Stop, prr. Tu jeszcze to stare ucho trzeba zdjąć. Dobra, tu jeszcze jest, widzicie, takie coś od tego. No i teraz w sumie tak, sprawdźmy jeszcze, te gumy, one są mocne. I tutaj im nic nie będzie. Tylko, że widzę tak, słuchajcie. Tu są dwie, a tu są też dwie, natomiast tu jest jedno. Gdzieś tu miała być jeszcze jedna guma. Jakieś mocowanie. No nie widzę żadnego mocowania tutaj drugiego, chyba że tu miałoby być, ale... No dobra, założymy tak jak jest, zobaczymy co się stanie. Aha! Bo widzicie, tam jest przyspawane mocowanie, ono powinno być tu. Byka strzelili. No i co teraz? I teraz trzeba je odciąć i przyspawać tu. Chyba, że nie będę odcinał. Tylko dospawam nowe. Bo się nie będę z tym... No wyłaź. Tu wisi. No i trzeba teraz będzie przyspawać, żeby tu wisiało. A tutaj co? A tutaj jest to. Czego to nie pasuje tak? No, człowiek się nawet przy prostych rzeczach musi namęczyć. O. Teraz trzeba będzie założyć pierścień. Mam nadzieję, że to widać. Tutaj ten pierścień założę i założę zaraz tutaj te śruby. Ale z kamerą mi jest niewygodniej, niewygodnie, więc na razie ją odłożę. No słuchajcie, to jakoś zamontowałem, ale okazuje się, że niestety ten producent robi lipę straszną, bo to nie jest tłumik po prostu zrobiony porządnie, to znaczy może sam tłumik jest i dobrze zrobiony, ale uchwyty to raczej oni nie mają o tym pojęcia. Zobaczcie, tu jest jeden uchwyt, poduszka, tu jest druga i zobaczcie jak ta jest naciągnięta już tutaj, mimo że tu się nic nie stało, a tu... Nie wiem, do czego jest ten uchwyt. Tłumik był dobierany po katalogu, więc powinien być de facto idealnie zrobiony. Tu zobaczcie, jak to ucho jest naciągnięte straszliwie. Więc to jest po prostu jedna wielka porażka. Tu Wam pokażę oryginalne uchwyty, jak powinno wyglądać. No, dziwne jest to, słuchajcie, że sprzedawca... No bo cóż sprzedawca, no ale po prostu się tłumaczy, że czasami są części źle robione i tak dalej, i tak dalej. No,
Dla mnie to nie jest żadne wytłumaczenie, no naprawdę, wierzcie mi. Żadne absolutnie wytłumaczenie. Jeżeli coś kupujemy do Toyoty, to do Toyoty ma być, na przykład, prawda? No i ktoś tam po prostu jest jakiś producent i on widzi, aha, model taki i taki, rok taki i taki, no to te uszy mają być tak. No a zrobił, zobaczcie, ja wam jeszcze pokażę, jaka kicha jest. I to jest, słuchajcie, polski producent. Tu gdzieś chyba z Ostrowa, nie wiem, czy jakoś tak po prostu. I zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest na pełny śrubokręt długość tego, nie wiem, metrówki. A zobaczcie, co tu się dzieje. Ile to jest tego śrubokręta, widzicie? Ledwo co. To jest w ogóle nie od tego, no po prostu nie wiem. Teraz jedyne, co przyjdzie, no to trzeba będzie dopłacić. Obciąć te uszy, wyprostować tłumik, ponaspawać je, po prostu tamto ucho znowu wywalić. Bo ono też nawet, zobaczcie, to jest pół śrubokręta, no to nie to. No i w tym momencie tutaj jest to naciągnięte, nie wiadomo po co i jak i do czego to ma służyć. W każdym razie uchwyty trzeba będzie zrobić nowe i tyle. Tutaj wam pokażę jeszcze jedna rzecz. No podobnie jak Jarek musiałem tutaj zrobić, bo tylko że Jarek tam, widzieliście jak on to zrobił, a u mnie to po prostu jest tutaj ten tłumik nowy. No ale przez to, że to ponaciągane tak jak nie wiadomo co, tu pewnie jest problem z tym łączeniem. Zasmarowałem tą taśmą. Zaraz wezmę to taśmę aluminiową, owinę to i będzie ok. No bo nie mam niestety innej możliwości. Tak to wygląda. I tyle. Trzeba będzie to po prostu dorobić. Może bym i to sam pospawał. Kurczę, bladę to poobcinać tutaj jedno uchwyt albo te stąd zabrać uchwyty. Te stare wziąłbym, wyciął i wstawił jak trzeba. Tym bardziej, że jest na kanale, ale spawarka. Tylko to trzeba by tutaj najpierw odciąć, to jest ewidentne. Dobrze, to jest tylko z tej strony spawane. I tu, żeby on puścił i on wtedy wróci. Chyba, że zobaczymy, czy coś takiego, ja go po prostu tu zdejmę. Zobaczymy, co się stanie wtedy. No. Wiecie co, po prostu jak ktoś coś robi do czegoś, to niech to zrobi porządnie, a nie tak jak to widzieliście przy 60, że co chwilę wszystko musiałem dorabiać, bo to Chiny, bo to nie wiadomo co. I czy jakieś tam Indie i nic nie pasuje, no. O! I teraz jak to będzie, słuchajcie, tak, to tu już ten tłumik się trzyma, o kurczę. Tutaj to ucho by świetnie pasowało, kto wie, może nawet i to bym obciął, przespawał tu. Zobaczcie, to ucho bym po prostu stąd wyciął, wspawał tu, by powinno ładnie pasować. No teraz tłuczę, wiadomo, bo on tylko wisi tutaj na tym jednym, prawda? Aha, tutaj, tu ociera. Trzeba by go dogiąć. O! Jak on siądzie. No nie podoba mi się to. Autentycznie mi się to nie podoba. Tu trzeba by to jeszcze jakoś, żeby on tu nie walił. Bo tu... Widzicie, co tu się dzieje? Też tutaj źle wyprofilował to. Tu, zobaczcie, jest oryginalnie jest taka łódeczka. I wtedy jest git. To trzeba by to młotkiem przywalić. I najlepiej by go jeszcze zdjąć, ale to już zasmarowałem, kurczę blade, no. Czy ja tutaj mam jakiś pisak? Nie mam żadnego pisaka, ale aha, tu i tak centymetr powyżej, jakbym tu przywalił, żeby on się zgiął, to będzie dobrze. No to zobaczymy, czy się da to zrobić. No, zdemontowałem tłumik, zamontowałem go jeszcze raz, odciąłem uchwyty, także teraz już po prostu on jest mniej więcej w tym miejscu, w którym ma być. Dospawam to. O, jakoś tak, powiedzmy, tutaj to złapię, widzicie, bo ten profil tutaj, powiedzmy, będzie pasował. Tutaj wyciąłem ze starego tłumika uchwyt i go tutaj po prostu, tu go złapię, powinno być dobrze.
No i niestety nie ma innej możliwości, także nie polecam tego producenta, słuchajcie, bo to może być tak, że nie będzie po prostu pasowało nie tylko do Toyoty, ale do żadnego nie będzie pasowało, bo się tu po prostu głupie tłumaczenie jest, że czasami części nie pasują. No nie pojmuję tego. Robię tłumiki, to i nie wiem jak wygląda. Kupuję stary tłumik, zużyty, zniszczony. Kopiuję uchwyty, wiem jak one wyglądają i po robocie. I nie ma stresu. A nie, że teraz ja jadę tam, kupuję, nie pasuje, bo to, bo tamto, bo siamto. Po prostu po co sobie psuć nerwy jako producentowi, po co klientowi psuć, żeby nie był zadowolony. Ja zaproponowałem, żeby po prostu on mi za to, że ja tu muszę to poprzerabiać, żeby mi zapłacił dosłownie 50 zł i sprawę zamykamy i koniec. Nie, nie będzie takiego rozwiązania, no i koniec, no. No to dlatego po prostu mówię, żeby uważać na tego producenta. Tu macie powiedzmy jakiś tam numer tego producenta, tu macie znak jakiś P, to pewnie, że Previa, nie wiem, po prostu coś tam powymyślał, tu jakieś J. Nie wiem, no w każdym razie uważajcie, bo szkoda po prostu waszych pieniędzy, no za takie rzeczy po prostu, bo to nie chodzi o to, dobrze, jak panu nie pasuje, to my oddamy panu pieniądze. Ja nie chcę pieniędzy, ja chcę ten tłumik mieć go zrobiony. I o to tu chodzi, bo teraz kwestia jest w tym, że on będzie non stop takie po prostu badziewie produkował. A chyba nie o to chodzi, nie? No w każdym razie tutaj uszczeliłem to pastą. Nie wiem już, dlaczego w tej chwili to nie pasuje, mniejsza z tym. Ważne, że tutaj, aha, i tu jeszcze widzicie ten profil, co jest w tym starym tłumiku, widzieliście, tak był, tak jest, taka łódeczka w tym miejscu. Ja to stukłem młotkiem, także on tutaj po prostu jest trochę płaski. Oczywiście w tej chwili tłumik nie ma gwarancji, no bo musiałem to wszystko sam dostosować, no ale tak się nie robi, mimo wszystko, moi drodzy producenci, także po prostu, jeżeli coś robicie, dzisiaj jest internet, dzisiaj jest Facebook, dzisiaj jest YouTube, także po prostu wszystko zaraz się rozchodzi. Po prostu po co sobie psuć renomę, na którą się pracowało latami? Zastanówcie się nad tym. Dobra, w każdym razie tak, teraz muszę pojechać do siebie. Przyłączę to w jakiś sposób, tak, żeby tutaj po prostu to się trzymało. Odłączę klemmy od akumulatora, z pawarką to złapię i powinno być dobrze po robocie. Temat zamknięty. Nie będę wam już tego oczywiście pokazywał, ale co jeszcze? Jeszcze słuchajcie, taśmę tą aluminiową też to owinę tam tu w tym miejscu, gdzie to się łączy, żeby nie było w razie czego jakichś tam niespodzianek. No i to będzie na tyle. Także tak wygląda sytuacja z wymienionym tłumikiem. Zaraz jeszcze odpalimy po zamontowaniu tej taśmy, zobaczymy jak pracuje. No, taśmą już zaklejone tutaj. Nie będę tego dodatkowo jeszcze jakoś tam specjalnie owijał, dlatego że tutaj jest dosyć dobrze wywinięte. Z tej strony też jest dosyć dobrze wywinięte, więc nie trzeba po prostu teraz to tylko odpalić, sprawdzić jak chodzi, co niniejszym uczynimy. No, mam nadzieję, że to nie będzie się telepać. Idziemy odpalić. Zobaczymy. Tego nie widziałem, że tutaj. To znaczy, że tu jest takie dziadostwo, to widziałem, ale. Ale że tutaj też coś jest jeszcze nie tak. Dobra, to oczyszczę. Szkoda kamery, nie będę tutaj jej trzymał. Zaraz wracamy. No, załatano dziura tą taśmą, także tu tam jeszcze tą pastę wcisnąłem dosyć. Także jakiś czas pojeździ, a tymczasem zamówię ten tłumik środkowy. No i wtedy to wymienię. Na razie po prostu nie chcę, żeby to było słychać, bo to bez sensu. Dziadostwo takie po prostu. Mam nadzieję, że to jakiś czas wytrzyma, zanim zamówię to. Ale tym razem przyłożę się, słuchajcie, żeby sprawdzić,
czy to, co zamówiłem, to jest dokładnie to, co trzeba, żeby nie było takiej sytuacji właśnie jak tutaj z tym tłumikiem końcowym, bo poza tym, słuchajcie, on jest dobrze wykonany. Tutaj nie można nic powiedzieć, on jest dobrze wykonany. Tylko te uchwyty, to jest po prostu, wiecie, o co chodzi. No najważniejsze są te wykończenia. No one niestety, no po prostu to jest żałosne. Zobaczcie, jak ten wieszak jest naciągnięty, a te wiszą. Tutaj nic się nie dzieje, tu nic nie trzyma z tej strony, tylko ten jak jest naciągnięty. On powinien być na dobrą sprawę, no ja teraz nie naciągnę tego tak, ale na pewno nie w ten sposób. I teraz zobaczcie, gdybym ja chciał to założyć, to co kupiłem, ja nie wiem, to po prostu bym tego nie założył. To jest nie do założenia w tym momencie, bo one są takie twarde, że głowa mała. Natomiast te są bardzo elastyczne, te fajnie pracują i tu wszystko jest dobrze. Przyjadę, przyspawam i ten tłumik będzie służył. Natomiast tutaj mówię, zostaje tylko ten środkowy tłumik, żeby go kupić. No to ja się zobaczę po prostu, gdzie to, bo to widzę, że tam jeszcze sonda lambda jest. I gdzie to, czy ja to kupię tylko ten tłumik, czy to muszę cały? Nie wiem. Dobra, sprawdzimy i wtedy wszystko się wyjaśni, a tymczasem idziemy to odpalić. Tu dmucha. Tu dmucha i to sporo i to trzeba będzie tutaj jeszcze zatkać. Tutaj woda wychodzi. I zobaczcie, ale ta taśma pod wpływem temperatury, ona ma się... ona ma się tu uszczelnić jeszcze, bo ona się będzie kurczyć. I zobaczymy. No niech sobie ta woda wycieknie, to przecież... nie ma problemu, ale tu tylko tutaj kawałek, zaraz to uszczelnimy. Kanał to dobra rzecz, kurczę, blady, może i ja to, ale co ja tam będę planował, ja nie mam co planować, bo przecież co chwilę wyjazd, co chwilę pole, co chwilę tamto, traktory, wszystko, nie mam czasu. Dobra, zatkamy taśmą. No, wymienione, jedziemy pospawać tylko. Tutaj troszkę, ale to już jak się rozgrzeje, taśma ściśnie, to jeszcze taśmą rozmaruje i będzie dobrze. Także zamykamy majdan. Układam tutaj wszystko, sprzątam. Jest rewelacja. Spawanie, skończona robota. No. Zupełnie inaczej chodzi, co? Cichutko, elegancko. Jeszcze tylko tam drobiazgi dokończę i tyle. To dzisiaj jest takiej akcji. Tyle, tłumik w Toyocie zrobiony, można ruszać z następną robotą. To trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!